Teraz chcą mówić o bezpieczeństwie? Jako swoje hasło wybierają bezpieczna przyszłość Polaków. Chcą mówić coś o zdradzie narodu? Zapraszamy na krótkie przypomnienie. W grudniu 2021 roku pan Morawiecki bryluje wśród przyjaciół Putina. Tylko 3 miesiące później, w lutym 2022 roku, rozpoczyna się bestialska inwazja Rosji na naszego sąsiada, Ukrainę. 9 października 2022 roku. Morawiecki, brylując wśród przyjaciół Putina, mówi, że Unia Europejska może stać się bestią. Tej samej nocy Putin na naszych sąsiadów zrzuca 83 bomby. Teraz zastanówcie się jeszcze raz, kto tak naprawdę zostawił Polskę?